Cześć, witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam. Spotykamy się w trzecim odcinku z gry Horizon Forbidden West, a właściwie w jej pierwszym dodatku fabularnym Burning Shores. I my wrócimy z Seiką porozmawiać, ale w tym celu zwiemy naszego latającego wierzchowca, tak to tutaj nazwali zabawnie. No to jazda. Pora polatać. Długo tego nie robiliśmy, Eloy. Długo nie lataliśmy. Ładnie to wygląda wszystko z góry, ekstra. Obniżymy sobie trochę pułap, tu tak wlecimy pewnie do wioski, osady, nie będziemy mogli wlecieć tutaj. Rozbitkowała. Wyskoczyliśmy, ale tu sobie na spadochronie. Wybaczcie, zapomniałem jak się lądowało. Ciema. Dobra, zaledwie 22 kroki. 22 kroki. Gdzieś tu w górę? Tak, tylko którędy my możemy przejść tam w górę? Aha, chyba tędy. Tak, tak. Masz dziś dobry nastrój. Ajajaj, nie tak to miało wyglądać. Ekstra. Przypomnieć trzeba sobie to wspinanie. Tam nasz jastrząb błysk chyba tak się nazywał. Dobra, to ruszamy na tę gwiezdną górę? Czas lecieć. Tak, ruszajmy. To co teraz? Seika wygląda na wystraszoną. No, zdecydowanie. Widzicie jej minę? Skakuj. Pewnie każdy z nas by zrobił taką minę na widok jastrząb błyska opanowanego. Oczywiście w świecie Horizona. Trochę tu ciasno. Damy radę. Jasny gwint! Gwint to w Wiedźminie, nie tu. Trzymaj się tam. Na górę jest tuż za wodą. Przekonamy się, czy ten żywy przodek ma coś wspólnego ze zniknięciem moich ludzi. Kiedy dotrzemy do ruin, możemy znaleźć dane, z którymi twój fokus sobie nie poradzi. Przesyłam aktualizację, żebyś widziała, co się dzieje. O, dzięki. Widzę, że sprawnie posługujesz się fokusem. Czy to dlatego twoje plemię cię wygnało? Nie, nie zupełnie. Wygnali mnie... tylko przyszłam na świat. Wszystko, co potem robiłam, w tym opanowanie fokusa, było działaniem na przekór. Brzmi znajomo. Jeszcze przywykniesz. Co? Czepianie się grzbietu Solar Ptaka? To też. Po prostu skup się na sterowaniu tym czymś, dobrze? Pewnie. Cześć, jesteśmy cały czas skupieni tutaj, Seika, nie dygaj. Tam, na plaży, w łodzie naszych zaginionych zwiadowców. A na zboczu znajduje się chyba sporo budowli. To właśnie widział główny kawaler. Spróbujemy zatem iść jego śladem. Lądujemy. Może niekoniecznie w wodzie. Twardy grunt. Chwała przodkom. Dobrze, powinnyśmy pójść tropem twoich ludzi. Sprawdzić, co tu robili. Chyba zostawili tu jakiś sprzęt. Nie chciałabym tym oberwać. To broń marynarki Quen. Używamy jej do budowy mostów linowych i umocnień w terenie. Hmm.
chyba się tam wespnę. Wespnę się. Ja sprawdzałem możliwość obrony. Balista przebiła pancerz maszyny. Ten grot wygląda na całkiem mocny. Moi ludzie musieli walczyć w trakcie budowy, ale mimo to wytrwali. Idźmy ich tropem. Krabik? Homar. Ich tropem, czyli w górę? Chyba tak. Jakaś skrzynia do otworzenia. Ale po co? Nie wiem. Ale dam głowę, że to spraga mądry. Wygląda na to, że ustawili drabiny, żeby dotrzeć wyżej, ale ta droga jest teraz zniszczona. No to trzeba znaleźć inną. Kolejna balista. Możemy wykorzystać groty do wspinaczki. Dobry pomysł. Dobrze, że ja to sprawdziłem na dole, bo byśmy się zastanawiali. Dobra, tyle chyba nam grotów starczy. Tam wejdziemy. Dobra, gońmy za Sejką. Tak jak Eloy też mówi. Wyżej za przepaścią są jakieś drzwi. Może da się tam wejść. Spoko, spoko, Sejka. To pytanie, czy tu czegoś nie będzie. Ta kula się wydaje taka ciekawa. Dobra, tu już coś jest. A! Na razie odpuszczam. Najpierw powinnam sprowadzić tu Sejkę. A to nie, tu teraz nie potrzebujemy. Możemy użyć tej balisty, ale żuraw nie pozostanie w miejscu, jeśli nie będę go trzymać. Podniosę go! Ja będę trzymać, a ty strzelaj! Strzelaj, tylko rozejrzyjmy się, czy tu czegoś nie ma ciekawego. Zanim ty wciągniesz Sejka, to nie jest lekka rzecz. Wejście na górę jest zniszczone. Chyba przez wdrapulce. Eurekę teraz odkryła nam. Jak wysoko ty, Sejka, dasz radę to wciągnąć, powiedz mi. Tu chyba do dołu, nie? Wyżej już się nie da! No, elegancko. To powinno wystarczyć. Ruszajmy. Tyle? Tyle zachodu o jeden kołek w skale. Robimy postępy. Tak. W sam środek przerażających ruin. Czyżby dziś taki odcineczek eksploracyjny? Możemy tu dotrzeć. Jakby czegoś szukali. My szukamy zaginionych Gwyn. Znajdziemy twoją siostrę. Nie martw się. Nie musisz mnie uspokajać, wiesz? Nic mi nie jest. Ja chcę pomóc. Otwórz drzwi, czyli to będzie jakaś zwykła lokalizacja, a tam by była chyba zgodna z fabułą, więc wejdźmy, zajrzyjmy, co tu mamy. O ile coś tu mamy. Dobra, mamy coś tutaj. Notatka. Ujawniono wewnętrzny krąg Londry. W
Tak powoli przejadę, żeby każdy mógł sobie zestopować, przeczytać, kto jest zainteresowany. Gumi jagody. To coś też? Nie, to tylko hologram taki. Nic istotnego dla nas, przynajmniej nie teraz. Być może na późniejszym etapie coś z nimi będziemy mogli robić. Ale to taki strzał kompletny. Dobra, lecimy, wyważamy drzwi, lecimy dalej. Czaroburo tu. Drapulce, bądź czujna. Dawaj, nic nie może mnie powstrzymać. Nie zeskanuję ich sobie tutaj, szkoda. Dobra, coś do podniesienia dla nas. Starożytna skrzynia. No a obawiam się, że gra nas na coś ogromnego przygotowuje. To na pewno stara siedziba Londry. Tam na dole. Co to jest? Przekonajmy się. Ale tutaj ja już widzę znajdźki. Notatka głosowa? Nie. Skażenie. Informacje o skażeniu. Dziennik. Starajmy się też dobrze eksplorować te tereny. Wykopanie tego wszystkiego musiało być ciężkie. To dawna rzeźba. Błyszczak. To chyba było, żeby zakupić sobie legendarne bronie. Może coś ulepszyć. Ale w dziwnym miejscu, drodzy państwo, on tutaj stanął. Pytanie, czy ich by nie było więcej w okolicy. I czy też jak zbadamy sobie... Tam coś jeszcze jest. A, nie zabrałem go, ale byśmy zrobili tu błąd. Taki cenny przedmiot, a my byśmy go zostawili. Znajdujesz kawałek błyszczaka, rzadkiego i cennego surowca. To prototyp silnika rakietowego. Nikt go nigdy nie użył. Cejka, to gdzie lecimy? Pewnie okazał się zbyt niebezpieczny. Niebezpieczny? No bo po odpaleniu zatrułby wszystko w promieniu tysiąca mil? A. Chodźmy dalej. Więc ten silnik służył do podróżowania do nieba? Wróżbici mówili, że przodkowie umieli tego dokonać. Tak, zgadza się. Londra wysyłał statki w kosmos, by szukać surowców. Ale po co wykopywać go teraz? Lepiej idźmy tą ścieżką. Aha. Kevin. Okej, którą ścieżką ty chciałaś iść, Seiko? Tu? Żebyśmy my tylko w kółko się tu nie zakręcili. Robi się gorąco. Upał. Wow. Ruiny się rozdzielają. Ale Quen Parry... Lawa? O nie. Zmiażdżony. Wygląda na jakiś wypadek przy budowie. To była Lina z Kambuza. Nie byłyśmy przyjaciółkami, ale... Nie zasłużyła na śmierć z przepracowania. Jak żywy przodek mógł to zrobić Quen? Znając Londra i jego kumpli, nie jestem zaskoczona. Znajdźmy drogę na górę i na drugą stronę. Trzeba będzie zadziałać.
Kolejna balista. Może ją wykorzystamy. Tym razem ja strzelam. Naturalnie. Strzelaj, bo nawet Seiko nie wiem, w które miejsce tutaj strzelać. Zrobiłam uchwyt na tamtym moście. Spróbuj dostać się do tej balisty wyżej. Myślisz, że doskoczysz? Ja dosięgnę. No nie bardzo dosięgnąłem. Teraz, dobra, już myślałem, że do tej lawy będę wpadał i się stopię. O-o. Dobra, tylko mnie nie rozwal. Za wolno. Te jeszcze możemy wytworzyć sobie, ale to już też końcóweczka. Cejka, ja ciebie nie słyszę, co ty tutaj gadasz teraz w tym momencie. Niech zgadnę, wygrałaś? Stos złomu, ekstra. Trzeba sobie od czasu do czasu z tego fokusu korzystać. Mnóstwo tu lawy. Ruiny właściwie zmieniły się w wulkan. Dobra, kolejna balista. Pora się odwdzięczyć. Nie musisz krzyczeć. Ja myślę, że musisz, bo ja nie wiem gdzie. Cześć. No, cześć. Ha, jej. Więc... Co? Dobra robota. Dotrę już na pierwszą krawędź. Dobra. A teraz jazda na górę. Tu chyba, tak? Udało się. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Ja bym musiał to... Uważaj, kolejne drapuce. Widzę je. Pora zezłomować kilka maszyn. O! Myślisz, że poradzisz sobie lepiej niż ja? Zobaczymy. Ty, ale balistą możemy. Dobra. Palę się. Żeby tylko Seiko nie zginęła. Czułam aż tu. No i chyba pobiłam rekord strzału z balisty. No ja nie wiem, czy to taki rekordzik. Tak, ten strzał był całkiem niezły. Ostatni odcinek wspinaczki. Wiesz, co robić. Jasne, robić. Ruszam! Fajnie, że mamy tą kotwiczkę. Nią można też sobie przyspieszyć tutaj wspinaczkę. Zrobię. Tylko znajdę drogę. Zbierzmy, co trzeba. Te wszystkie materiały są na wagę złota. Weźmy do pełna się, uleczmy.
Czemu by nie? Tu jeszcze kupa złomu. Trzeba to wyzbierać dokładnie. Z pewnością nie zaszkodzi to nam, a tylko pomoże. I chyba wsio wszystko. Dobra, tu mamy. A Sejka jak przodem, nie? Chyba jakiś babul, bez tego byśmy dali radę tu wejść, mi się wydaje. Jedna przepaść pełna lawy pokonana. Szło ci całkiem nieźle. Tworzymy razem niezły zespół. Miło, że tak uważasz. Zawsze chciałam mieć pomoc. A, wiem o czym mówisz. Czy one się zaprzyjaźniają tak na dobre? Tak mi się przynajmniej wydaje w tym momencie. Dobra, zobaczmy dokąd prowadzi trop moich ludzi. Znowu jakaś skrzynia ciekawa. Czego oni szukali w tym... Stare, takie tutejsze. Dobre pytanie. Siedziba. Walter Londra. Okej, okay. Tu Sejka jesteś. Tam? Tam coś jest. Tam coś jest, Sejka. Którędy my się tam dostaniemy na górę? Tędy? Ja nie wiem, czy to było przeznaczone do tego w tym momencie. Faz? Burning Shores. Zapis dźwiękowy. W tym miesiącu Faro Automated Solutions zwiększył... Dobra. Dajcie znać w komentarzach od razu, czy chcecie te zapiski dźwiękowe wszystkie słuchać, bo ich może być całkiem sporo. Będziemy specjalnie puszczali. Załatwione. Walter teraz. Co on tu załapiał? Sejka, ale czemu ciebie tak? Aha, dobra, podświetliśmy, dlatego tak wyglądasz. Niepozornie bym rzekł. Na razie my tu eksplorujemy wszystko, co się da. Cały czas do przodu, sukcesywnie do przodu. Następny. Zmiażdżony przez gruz. Może gdy to wykopywał. Chyba miał na imię Kida. Nawet nie urządzili mu przyzwoitego pogrzebu. No co tu mieli? Może przed czymś uciekali, nie? Tak mi się wydaje. No, mogli przed czymś uciekać tu strasznym. A tą skrzynię wyważamy. Skrytkę, właściwie nie skrzynię. Skrytka w postaci skrytki. Młot niebios. Zrobię z tego użytek. Niezłe. Następna notateczka. Rozmówki Aero Daily. Walter Londra. Dobra, tak to wygląda. A co tu? Co? Dostanę za to niezłą zapłatę. Błyszczak, już nasz trzeci. Dobra, my mamy gdzieś w górę, tak? Czy nie? Dobra, tu. Tu jest całe pomieszczenie. Kolejne obu skłony. Gdzie oni? O.
Wyczerpanie, zwój. Prawie nieczytelna notatka. Czyli co tam? Tu. Tu jeszcze skrzynia, wiemy, że. Tego nie otworzymy. Zamknięte na głucho. Malowidło. Stworzone przez Kłem? Aha. Myślę, że tak. Dlaczego to tu zostawili? Nieważne! Chodźmy dalej. Skoro tak mówisz. To chyba jakaś sterownia. Dla górniczych misji kosmicznych Londry. Robi ogromne wrażenie. Tak. Zobaczmy, co można tu znaleźć. Zabezpieczone kodem. Musimy jakoś przejść. Może jest coś na tych konsolach? Dobra, czyli zaczyna się zagadka, jak w Sherlocku Holmesie. Musimy rozwiązać coś. Co? To jest takie podejrzane, nie? Nawet nic się nam nie podpowiada. Sejka, co sądzisz z tym całym szmelcem? Tu! Chyba da się stąd włączyć hologram. Tu są jakieś dane. Zobaczmy, co uda się zdobyć. Większość jest uszkodzona, ale jakieś zapisy chyba przetrwały. Może zdołam je włączyć. Znalazłem Evelyn w sterowni. Przekopywała rejestr w poszukiwaniu kodu Londry. Nie wiem, jak ominęła zabezpieczenia, ale cóż, nie radzi sobie za dobrze. Cały czas tłucze pięściami w drzwi Londry, błagając o ocalenie. Mówiłem jej, że go nie ma, ale ona wciąż zawodzi. Wyciągnęli ją siłą. To ostatnie. Reszta jest sprzed 2065. Ile zapisów znalazłaś? Trzy. Nie, cztery. Cztery wpisy, cztery cyfry. Nagranie mówi, że Evelyn myślała, że kod jest ukryty w danych. Spróbujmy go odnaleźć. Chyba se jaja robicie. To chyba odblokowało inną konsolę. Może sprawdź drugą konsolę. Ten ekran przedstawia misje asteroidowe Londry z wielu lat. Pewnie będę mogła kierować nim za pomocą fokusa, więc nie muszę korzystać z konsoli. Dobra, odpalam pierwszy zapis. Na wszelki wypadek przesyłam ci go też na fokusa. 2050. Rok triumfu. Pierwsza misja uciszyła tysiące pesymistów. Gdy pozyskaliśmy asteroidę, wstrzymali oddech. Gdy powróciliśmy z niewyobrażalnym bogactwem, przypełzli pokornie, mnąc czapki w dłoniach. Ta misja na zawsze pozostanie bliska mojemu sercu. Historii też. To rok wspomniany w zapisie, ale są tam dwie liczby. Która z nich należy do kodu? Wspomniał o misji. Brzmiało, jakby była dla niego wyjątkowa. Więc to pewnie jest jej numer. Tak, to mogłaby być pierwsza cyfra kodu. Trójka. Niezły początek. Daj znać, to puszczę kolejny zapis. Wysłuchajmy następnego. Jasne, już włączam. Przekonałem zarząd. Ilość platyny w tej skale jest warta ryzyka. Gdy ją zdobędziemy, każę zrobić platynowy pierścionek dla Evelyn, żeby mogła wszędzie się obnosić z naszym sukcesem. Co za wspaniały typ. Nie ma tu roku, tylko wzmianka o platynie. Platynie. Ale to by był podany tu. Kobaltu i innych surowców. Tu mówią o platynie.
3-4 bym obstawiał. Tu nie ma żadnych danych. Tu mamy. Czemu ja nie mogę teraz otworzyć? Uszkodzony. Następny. 3-4. Jedna z asteroid musiała ją zawierać. Racja. Skanuj, aż ją znajdziemy. Brak danych. Tutaj nic nie ma. Trzy, cztery, trzy. O, Platyna. To musi być ta misja. Tylko która liczba? Nie jestem pewna. Powtórzę ten zapis. Przekonałem zarząd. Ilość platyny w tej skale jest warta ryzyka. Gdy ją zdobędziemy, każę zrobić platynowy pierścionek dla Evelyn, żeby mogła wszędzie się obnosić z naszym sukcesem. Tym razem chyba nie chodzi o numer lotu. Aha. Zapis wspominał o ilości platyny. Wiesz już? Chyba tak. Daj znać, to odpalę trzeci. Ten był istotny, bo już teraz się pogubiłem. Drodzy Państwo, bo to naprawdę nie jest tak łatwe. A co tam było z tą platyną? Dwójka, nie? Gotowa. Dobra, to lecimy. Wypadek zdenerwował mróweczki. Prawnicy i dziennikarze chcą za wszelką cenę dokonać szacunku szkód, marudząc o gigantycznych stratach. Jednak nie dostrzegają, że śmierć stanowi surową lekcję dla pychy. Inspiruje nas w dążeniu do doskonałości. Wydaje się, jakby oni nie byli dla niego ludźmi. Ten zapis dotyczy górników. 8 ludzi straciło życie, a Londra potraktował to jak drobnostkę? Wybór liczby należy do ciebie. Mamy już 3 cyfry. Została jeszcze jedna. Dowiemy się, kiedy wpiszemy je wszystkie. Gotowa na następny zapis? 3, 2, 8. Posłuchajmy. No to włączam. Mój konkurent próbował zablokować mnie w kongresie, ale zdobędę kobalt bez względu na to, ile lat zajmie wydobycie. Surowce księżycowe Siaolu mogą pozostać na księżycu. Cała reszta należy do mnie. Dobrze, chyba wiem, czego szukać. W porządku, chwileczkę. Proszę, wgrałam ostatni zapis do twojego fokusa. Dzięki. Jak tylko znajdę ostatnią cyfrę, wpiszę cały kod na górze. Tu nie ma żadnych danych. 4. zapis wspominał o kobalcie i kompanii księżycowej Siaolu. Więc szukamy związanej z nimi misji. A? Rom. Trzy, dwa, osiem było, nie? Siaolu i kobalt. To musi być to. 3, 2, 8, 5? Coś w ten stylu? Masakra.
Jeszcze nigdy takiej zagadeczki nie miałem. Wow, naprawdę ci się udało. Ja pierdzielę, za pierwszym razem. Rozkminiliśmy to koncertowo. W samym środku miejsca, w którym pracował. Przeszukajmy to miejsce. Ten relikt. Czy to jakaś broń? Cholera. Prezent od tak zwanego... Zapis tekstowy. ...go przyjaciela. Przypomnienie, by zawsze oglądać się za siebie. Ciekawe, o co chodzi. A do czego to służy? To chyba jakaś nagroda czy coś. Swego czasu żona Londry musiała być bardzo sławna. Dziwne, że to zatrzymał. Pod koniec chyba nie byli w najlepszych stosunkach. Miłość sprawia, że trudno odpuścić. Rejestry ochrony dla całego obiektu. Jest nowy zapis. Zaczynam się niecierpliwić, Nowa. Odzyskiwanie danych powoli dobiega końca. Północny układ jest przygotowany do emisji. Bierzesz wszystko, począwszy od aeronautyki i działań specjalnych, tak? Włącznie z plikami PDO. Zgadza się. Już. Można przesłać dane. Wielka szkoda, że musimy ożywić akurat ten konkretny program. Nowa. Kochanie. Czeka nas bardzo trudna misja. Nie możemy być mięczakami. Zredukuj poziom empatii o 15%. Wykonałam. Przecudnie. A teraz prześlij pliki. Chcę stąd wyjść jak najszybciej. Tu jest jak w jakimś cholernym grobowcu. O co tutaj chodziło? Północny układ to pewnie jakiś nadajnik. Jeśli go znajdziemy, może uda się ustalić, do której dziury wpełzł Londra. Jasne, ale po co on tu właściwie wrócił? Wyjaśnię później. Poszukajmy wyjścia. Dobra, trzymam cię za słowo. Dobra, wszystko wskazuje, że w tą stronę musimy biec. Tak jest. A, już kurczę, myślałem, że będą zablokowane i będziemy musieli je wyważać. Dobra, nadajnik powinien być blisko. Ten wielki posąg wygląda obiecująco. Te maszyny stoją nam na drodze. Musimy je usunąć. Dobra, słuchajcie, ale drodzy państwo, my te maszyny będziemy usuwać już w kolejnym odcinku. Schowamy się w krzaczkach, zbierzemy gumi jagody. Jeżeli wam się odcinek podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba. Cześć!